Dzień dobry, witam serdecznie. W dzisiejszym filmie omówimy sobie moje przejścia w programie NinjaWare Polska. Zrobię sobie taką małą analizę tych przejść, opowiem nieco bardziej szczegółowo o poszczególnych przeszkodach, o moich odczuciach związanymi z nimi i o tym, jaką trudność mi sprawiły. Mam tutaj już mój kanał, wejdziemy sobie w przejście eliminacyjne. Natomiast jeszcze od razu chciałem podziękować za 700 subskrypcji. Bardzo dziękuję ślicznie, doceniam to niezmiernie i myślę nad tym, co zrobić, żeby uczcić ten fakt. No ale w każdym razie odpalamy sobie moje przejście eliminacyjne. Zobaczmy, o co tu właściwie chodziło. Dobra, od razu jakość jest tutaj taka sobie, z racji, że musiałem nagrać to przejście na aplikacji NinjaWarrior Polska. I wrzucić dopiero przetworzoną taką wersję, dlatego jakoś jest średnia, ale co zrobić? Pierwsza przeszkoda nie była jakaś wymagająca, jest na nią jeszcze inna metoda, można jedną nogę kłaść na jednej kładce i tak na zmianę przeskakiwać, jest ona trochę trudniejsza, też wykonalna, ale bardziej ryzykowna też, no. Dlatego większość widziałem zawodników raczej przechodzi to tak bezpiecznie, nie, no bo głupio się spierdolić na pierwszej przeszkodzie, wiadomo. A i od razu muszę tutaj wspomnieć, że nie będę się posługiwał takimi profesjonalnymi terminami związanymi z tymi przeszkodami. Nie znam też nazw tych przeszkód profesjonalnych wszystkich, więc będę po prostu je nazywał różnie. Druga przeszkoda to się nazywa na większości biegów przeszkodowych Dragon Tail, czyli ogon smoka jakby. Nie wiem, czy tak jest też w przypadku NinjaWarrior Polska, ale tak to się nazywa na OCR-ach. I nie była to trudna przeszkoda dla mnie, z racji, że już miałem do czynienia z nią na biegach przeszkodowych. I tutaj kule, trzecia przeszkoda, której zdecydowanie najbardziej się bałem. Byłem przekonany od momentu zobaczenia tego toru, że spierdolę się na tej przeszkodzie. I myślę, że wielu zawodników podzielało moje obawy, ale na szczęście jakoś się udało to zgrabnie zrobić. Na tej przeszkodzie raczej liczy się, wydaje mi się, szybkość i precyzja, a najbardziej szybkość. Wydaje mi się, że nawet mniej precyzja niż szybkość, bo jak się zrobi to odpowiednio szybko, a nawet noga się powinie gdzieś tam na czwartej kuli, to można dolecieć, doczołgać się jeszcze do końca. Także poszło to jakoś w porządku, tu już się bardzo cieszyłem, widać wymach ręką z radości. Wiedziałem, że od tej pory będzie raczej w porządku. Trampolina nie sprawiła jakiegoś problemu, mieliśmy na rozgrzewce, co ciekawostka, była trampolina, też można było sobie poćwiczyć wyskok z tej trampoliny, żeby wiedzieć, z czym to się właściwie je. No i te grzybki, ja to nazywam grzybkami, nie było to jakieś wymagające, no bardziej stresujące, żeby nie wiem, trafić rękami, ale siłowo i uchwytowo nie czułem tutaj większego problemu, bo mam dosyć dużą wiarę pokładam w siłę moich rąk, dlatego też nie przeszkadzała mi ta przeszkoda w ogóle. Siatka, spoko, ale tutaj miałem, jak widać, moment, gdzie prawie dotknąłem wody, co mogło być chujowe. Tak, chwila przerwy, bo ta przeszkoda znowu przedostatnia nie jest taka prosta, znaczy siłowa bardziej, po prostu siłówka, nie schodki, trzeba było tutaj na zgiętych ramionach bezpiecznie to przejść. Tutaj wykorzystałem okazję, żeby się nafleksować, jeszcze bica napiąć podczas swingu. Fajna sprawa, drabinka nie była problemem, no jednak te schodki takie bardziej siłowe, nie? Ale też spoko, też fajnie się z tym czułem dosyć. No i mój nemezis, słynna ściana, ostatnia przeszkoda, na której poległem i to nie raz. Przewiniemy to sobie, bo nie ukrywam, nie lubię tego oglądać. Pozornie prosta sprawa i dla większości zawodników prosta sprawa, ale nie dla mnie, nie? No, ale o ściance powiem jeszcze więcej zaraz. Teraz weźmy sobie przejście półfinałowe, z którego jestem no najbardziej dumny jednak. Najbardziej dumny zdecydowanie. Jakby dana mi została szansa, żeby jeszcze raz się pokazać, żeby przejść jeszcze jeden tor. I wykorzystałem ją dobrze. To się chyba nazywa lot Tarzana. Bodajże tutaj chwila zawahania, ale na szczęście doleciałem. To już się mogło skończyć bardzo źle tutaj. Tej przeszkody... Coś z pająkiem to się nazywa, nie? Nie pamiętam. Natomiast ona była naprawdę w porządku. Uchwyt tam był dobry. To miejsce było takie sobie, no ale też czułem się z tym pewnie. Dosyć pewnie. Na tyle pewnie, że tutaj sobie jeszcze obróciłem na spokojnie. Nie, tak mówię, z rękami w porządku. Naprawdę w porządku było.
Bardziej się bałem, że nie wiem, jakoś mi się tam noga powinie. A tak to raczej spoko. Tutaj też nawet nie czekałem jakoś długo w sumie, zanim przeszedłem na tak zwany ruchomy drążek albo drabina Salomona, to się nazywa, Salmon Ladder, też w niektórych kręgach. I to jest fajna sprawa, lubię bardzo drabinę Salomona, ona też się pojawiała na niektórych biegach przeszkodowych. A pierwszy raz, kiedy w ogóle zobaczyłem taką drabinę Salomona i spodobała mi się koncepcja w ogóle drabiny Salomona, to było w serialu Arrow. Jeżeli oglądaliście, to tam główny bohater właśnie korzystał z takiej drabiny Salomona. To było w 2012 albo 2013 roku, pierwszy raz to zobaczyłem i byłem zafascynowany tym. Także drabina Salomona bardzo lubię, poszło w porządku, było tam moment jeden zawahania, gdzie nie trafiłem jedną stroną drążka, ale jakoś to jeszcze naprawiłem, bo tak jak mówię, raczej miałem zapas jeszcze siłowy tutaj, jeśli chodzi o ręce, natomiast już przy drugim okręgu tutaj zapas siłowy, jeśli chodzi o bicepsy, dalej był, ale uchwyt powoli puszczał i to jest jedno z moich ogniw tutaj, które były słabsze od innych i od czasu emisji i w ogóle nagrywek programu bardziej się skupiam na uchwycie, bo czułem, że on mnie właśnie ogranicza najbardziej, ale fajnie, udało się mimo wszystko. Na tym ostatnim drążku, na tym ostatnim kółku już miałem taki moment, że prawie puściłem, ale jednak jeszcze udało się jakoś to przytrzymać. Komin. Tutaj za długo zdecydowanie czekałem przed wejściem, odpoczywałem, bo myślałem, że będzie to trudniejsze. Zawodnicy, którzy mieli już do czynienia z kominem, raczej wiedzieli od razu, że jest to super przyczepne, łatwo się po tym wchodzi, bez większych komplikacji raczej można wejść te 7 metrów i kliknąć przycisk, ale ja nie wiedziałem i dlatego wolałem chwilę poczekać, no i poczekałem rzeczywiście długo, straciłem tam sporo cennych sekund, gdybym wiedział, że to jest takie fajnie przyczepne i proste w miarę, to bym wcześniej wszedł do tego komina. No ale okej, udało się dojść mimo wszystko, jest przycisk i to był jeden z... No najlepszych momentów mojego życia, co będę kłamał, jeden z najlepszych momentów mojego życia, strasznie byłem wtedy ucieszony i cieszę się, że mogłem się zrekompensować po eliminacjach. Przejdźmy do przejścia finałowego, czyli ostatniego. W finale nie doszedłem za daleko, nie ukończyłem nawet pierwszego toru finałowego z dwóch, a właściwie trzech powiedzmy. Tu już bez opaski na głowie, pierwsza przeszkoda dalej, tak samo zrobiłem to bezpiecznie, tak zdecydowanie wolałem to zrobić. Może w którejś edycji jeszcze jak wezmę udział, to się pokuszę o zrobienie tego i jedna noga na jedną kładkę. Tutaj nie pamiętam, jak się ta przeszkoda nazywała. Bardzo się bałem tego momentu wybicia, nie wiedziałem, jak mocne to będzie dolnięcie z tego drążka i jak mocno mnie wyrzuci. Niektórych w ogóle zawodników wyrzucało na tyle, że byliby w stanie doskoczyć do materaca, nie dotykając w ogóle tego grzybka, nie? Ale okej, w miarę dobrze się ta siła rozłożyła i raczej udało się fajnie pokonać tą przeszkodę. Byłem z tego zadowolony. Na czosy coś po kroju kuli, bałem się tego jeszcze bardziej niż kuli, ale jak się okazało, było to nawet prostsze. Było naprawdę, te naczosy były naprawdę stabilne i chodziło tak naprawdę tylko o precyzję w tym momencie. Nawet nie trzeba było aż takiej prędkości, wydaje mi się, tutaj użyć. Także naprawdę przyzwoita przeszkoda ostatecznie. Też pozornie bardzo trudna, ale tak naprawdę trzeba było się tylko trochę skupić. Grzybki ponownie, które były, jest większe rozsunięcie. Można zobaczyć, że są dalej trochę od siebie te grzybki niż w przypadku toru eliminacyjnego. A co za tym idzie, no trochę trudniejsze to było, trzeba było lepszego swinga zrobić, ale myślę, że tutaj sobie dobrze poradziłem w miarę. To nie pamiętam nazwy tego. Koszulka poleciała, pamiętam, tam mi w tym momencie przed tą przeszkodą spojrzałem na widowni, zobaczyłem moją rodzinę i znajomych i krzyczeli mi, żebym ściągnął koszulkę, żeby lepszą przyczepność mieć, więc ściągnąłem i podjąłem tę przeszkodę. Był tutaj moment zapaść serca miałem, bo myślałem, że zsunę się z tego, ale jakoś udało się utrzymać. Tu już szło naprawdę potem w porządku, bo można było sobie fajnie złapać właśnie trochę wyżej te drążki, cylindry, nie wiem. No i w każdym razie okej, udało się dojść do końca. One były coraz mniejsze. W miarę jak się dalej szło, to były coraz mniejsze, coraz krótsze
i przez to trudniej się było złapać ich, bo trzeba było coraz wyżej podsuwać się nogi, ale tak to było raczej w porządku. Tylko problem pojawił się przy zejściu. Kilka osób spierdoliło się do wody przy tym zejściu, bo trzeba się mimo wszystko trochę odbić. A ja wiedziałem, że nie mam na tyle jakby siły w nogach, może nie siły w nogach, ale że nie mogłem ustawić na tyle wysoko stopy, żeby się odbić dobrze od tej chropowatej czerwonej części, więc musiałem po prostu polecieć na plecy, ale ostatecznie jestem zadowolony, że tak wyszło, bo to chyba najśmieszniejsza rzecz w tym moim przejściu, ten upadek na plecy. Nie było to w sumie za bardzo bolesne, lekko mnie przytkało, ale tak to w porządku było. No i znowu ściana oczywiście, ściana, której nie udało mi się pokonać. Później jak sobie tak myślałem, dlaczego tego nie zrobiłem, bo myślę, że fizycznie jestem w stanie, ale jakby mówili mi też niektórzy, że wyglądałem, jakbym w ogóle nie chciał na nią wbiec. I jak tak sobie nad tym myślę, to podświadomie być może tak było, bo naprawdę już to był taki stres w ogóle ten program i każdy tor, a najgorsze był czas przed każdym torem tak naprawdę, jak się siedziało tam kilka godzin i stresowało już tą perspektywą przechodzenia toru, to jakby może po części nie chciałem tego już przejść nawet. Nie chcę się też tłumaczyć, no bo poszło mi chujowo z tą ścianką. Aczkolwiek myślę, że jak gdzieś znajdę podobną ściankę, jak ktoś wie, gdzie jest taka ścianka, to proszę dajcie znać, chętnie pojadę w to miejsce i poćwiczę po prostu wbieg na taką ściankę, żeby to nie było już problemem jakby, nie? No bo zahamowało mnie tutaj to mocno. Być może ukończyłbym ten tor dalej, być może nie, no nie wiadomo, nie dowiem się. Nie mogę już tak o tym teraz myśleć, stało się jak stało, ścianki nie ukończyłem po raz drugi. Trudno. Także to tyle z przejść moich w programie Ninja Warrior Polska. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. W najbliższym czasie będę starał się wypuszczać filmy dalej co tydzień konsekwentnie, jak to już robię od paru tygodni. Teraz stawiam bardziej na taką taktykę, żeby bardziej się skupić na każdym filmie, poświęcić temu nieco więcej czasu, nieco więcej nagrań zrobić, nieco więcej montażu, żeby one były takie trochę ciekawsze po prostu co tydzień. Dlatego też robię różne wyzwania teraz. Za tydzień będzie, myślę, bardzo ciekawe wyzwanie moje urodzinowe, które sobie zrobię, a dalej jakieś też inne sportowe i takie bardziej śmieszne może też będą rzeczy się pojawiały. Wyczerpała mi się bateria w kamerze, więc nagram to zakończenie z telefonu. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć co do następnych planów związanych z tym programem i ogólnie z tematyką ninja. Wydaje mi się, że teraz przez jakiś czas nie będzie kontentu związanego z Ninja Warrior. Natomiast na pewno chciałbym jeszcze kiedyś nagrać materiał, jak uczę się wbiegać na ściankę, jak znajdę taką ściankę gdzieś, to nagram na pewno osobny materiał, jak pokonuję powiedzmy tą przeszkodę, która mnie zatrzymała niejednokrotnie. No i zobaczymy, co to będzie dalej. Jak na razie planów jest sporo, czasu trochę mniej, ale mam nadzieję, że jakoś to wszystko pogodzę, żeby się te filmy pojawiały co jakiś czas mimo wszystko. Dostaję też czasami pytania na temat streamów nie planuję na razie, trochę mi się znudziła ta perspektywa, za dużo nastreamowałem się z za małym efektem, także jedyny stream jaki przewiduję to o takiej tematyce sportowej wkrótce, być może to też nie na 100%, ale chciałbym zrobić jakiś specjał streamowo-sportowy. Także to tyle na dzisiaj, dziękuję ślicznie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, hej!